Witam wszystkich, Szaman Survival Group. Kolejny filmik, tym razem traktujący o tematyce zdobywania wody. Dzisiaj sobie na tym filmiku poruszymy trzy techniki. Pierwsza technika to będzie worek transpiracyjny. Druga technika to będzie tak zwany gypsy well. Trzecia technika to będzie pozyskiwanie wody z błota, jeżeli mamy odpowiednie do tego naczynia. Jeżeli się tak zdarzy, że w sytuacji survivalowej mamy ciepły dzień, taki jak teraz, kiedy słońce jeszcze dobrze operuje i mamy przy sobie worek plastikowy, torbę, opakowanie, cokolwiek z materiału, które przepuszcza światło, ale nie przepuszcza wody, to wtedy używamy go w ten następujący sposób. Znajdujemy roślinę, którą wiemy, że nie jest trująca, zwykłe drzewo typu olcha, brzoza, dąb, inne jakieś takie krzewy, które po prostu znamy i wiemy co to jest, wtedy możemy spokojnie tę technikę wykonać. To na czym ona polega? Roślina, kiedy słońce świeci, a właściwie to cały czas, ale kiedy słońce świeci, to dużo bardziej, przeprowadza proces fotosyntezy, czyli pobiera wodę wraz z minerałami z ziemi, dostarcza w dużym skrócie do liści, tam energia słoneczna odpowiednie mechanizmy uruchamia i drzewo wytwarza bardziej złożone związki i energię, żeby żyć, tak? Więc ta woda od ziemi przez korzenie, przez łyko, drewno, porusza się do liści i w wyniku promieni słonecznych ona paruje z tych liści, tak zwane transpiruje. Teraz my spróbujemy ją sobie przechwycić. Będziemy potrzebowali torby. Bierzemy odpowiednią ilość liściastych gałązek, jak największą się tylko do torby da zapakować, albo stąd. Zamykamy w tej torbie i ciasno zawiązujemy w lot, żeby nie było wyjścia z naszej torby, która zawiera liście. Teraz roślina będzie pobierała sobie wodę z ziemi, transportowała ją do liści, z liści ona będzie parowała i nam się będzie skraplała w naszej torbie. Zaraz te torby założę, zobaczycie jak to dokładnie wygląda, a potem widzimy się, kiedy już jakaś woda nam zaczyna w tych torbach się gromadzić. Tutaj od razu powiem wam jedno, to jest technika, która jest tylko techniką pomocniczą. Nigdy nie zapewnicie sobie takiej ilości wody, jeżeli macie załóżmy tam 3-4 torby, czy tam, bo przeważnie nie nosicie 10, ani 20 toreb. Jak macie przeważnie tam 1, 2, 3, to taka technika jest tylko wspomagająca. A więc widzimy się, kiedy technika będzie już w toku, czyli nasza torba będzie już założona na gałęziach, na liściach i będzie jeszcze nie zamknięta, jeśli wam to zrobię zbliżenie. Ujmę wam, jak to dokładnie, jeszcze opiszę wam z bliska, jak to wygląda. Odczekamy kilka godzin i pokażę wam, jaka jest mniej więcej wydajność tej techniki i jak to mniej więcej działa. Zapraszam. Ok, założyłem pierwsze dwie torby. Teraz wezmę trochę tego krzewu, nagarnę liści tyle, ile mogę. Technika na tym polega, żeby nagarnąć liści tyle, ile się zmieści do torby. No bo po prostu im więcej liści, tym więcej tej transpiracji będziemy w stanie przechwycić. Tutaj jeszcze mam taką gałązkę, może ta się jeszcze zmieści. Tutaj spróbuję skompresować najbardziej, jak tylko mogę. No i założę torbę na to. Zobaczymy, na ile wejdzie. Wiatr mi nie pomaga, ale trzeba sobie poradzić. Ja jeszcze może dopakuję więcej. Chodzi nam o to, żeby jak najwięcej dopakować. Chodzi tu o to, że kiedy już zapakuję sobie tyle, ile miałem, to żeby ścisnąć jak najbardziej roślinność przy wejściu do torby, żebym mógł sobie pobrać jak najwięcej plastiku, żebym mógł sobie wykonać jakiś taki improwizowany węzeł. Ponieważ nie zawsze mamy sznurek, albo taśmę klejącą, albo gumki recepturki, dlatego musimy się nauczyć radzić sobie bez nich. Tutaj zrobiłem sobie dwie takie końcówki. Teraz spróbuję je zawiązać. Tutaj właśnie trik polega na tym, żeby było jak najciaśniej, żeby para, która się tworzy już w naszej torebce, nie uciekała nam przez nasze wejście do torebki. Dlatego jak najmocniej spróbuję to zawiązać, ale też trzeba uważać, żeby nie zniszczyć torby. Tutaj jeszcze docisnę sobie to wszystko. Zawiążę drugi węzełek, żeby mi się nie luzował, bo to trzeba będzie zostawić na trochę czasu. O, okej. I teraz kolejny trik jest bardzo ważny, żeby torba zwisała w dół, czyli żeby najniższy punkt torby był niżej niż wlot do torby. W tym momencie jest trochę nie tak, ale zaraz sobie to poprawimy. Docisnę czymś
te gałęzie, żeby elegancko nasza torba zwisała, żeby po prostu woda, która się skrapla, spływała w dół, w to miejsce, żeby nam po prostu nie sączyła się przez wlot, żeby nam nie uciekała. Ok, ustawiliśmy sobie trzy torby na naszych gałęziach drzew liściastych. Dogniotłem sobie tą dolną, żeby elegancko wszystko spływało w dół, tak samo jak przy tych dwóch górnych, wszystko jest elegancko ustawione. Zawiesiliśmy torby na silnik, które znamy, dlatego nie obawiamy się pić z tego wody. Zamieściliśmy je na południowej ścianie roślinności, czyli będzie dużo światła, zmaksymalizujemy ilość wody, jaka nam przyjdzie. I umieściliśmy je w terenie, gdzie roślinność jest taka sprzyjająca terenom podmokłym, czyli po prostu wiemy, że tutaj po prostu kiedy nie ma suszy, to wody jest dostatkiem, a zatem wody gruntowe są dość blisko ziemi i drzewu jest łatwiej je pozyskiwać. Ok, po pierwszych 10 minutach naszego systemu, kiedy jest ustawiony, już widzimy pierwsze kropelki wody, takie mini kropelki, które skraplają się tutaj na naszej torbie. Minęło sobie 10 minut, więc jeszcze tej wody faktycznie jest tyle co nic, dlatego na dole jeszcze się nie skropliło. Ale jak palcem ruszę, tutaj te powierzchnie torby, to już widzicie, jak ta woda nam zaczyna tak delikatnie opadać. O, tworzą się takie większe kropelki, takie jak tutaj widzimy. Widzimy się, jak już za kilka godzin tutaj przyjdziemy i podsumujemy, jak nasza technika działa. Zapraszam. No dobrze, wróciliśmy sobie po 3 godzinach transpiracji. Zobaczcie, co się dzieje, jakie już krople mamy ułożone. Puknę palcem, patrzcie, co się dzieje. Elegancko nam spływają w dół. Teraz odwiążę sobie tą torebkę. Cały czas, żeby najniższy punkt był niżej od wlotu. No i teraz sobie to wszystko tutaj obstukam, opukam. I zobaczycie, ile wody się uzbierało. Ok, po zdjęciu torebki, po 3 godzinach transpiracji mamy tyle wody. Więc po 9 godzinach byłoby tego 3 razy więcej. Czyli z 3 torebek po całym dniu byśmy mieli, uwaga, 3 łyki wody. Więc jak mówiłem, ta technika jest wspomagająca. Dlatego cóż, tą ilość sobie teraz przydaję do kubka. Potem zbiorę jeszcze z moich pozostałych 2 torebek. I pokażę Wam, ile tej wody ostatecznie się uzbierało. Zapraszam. Ok, tak więc po zdjęciu wszystkich 3 toreb transpiracyjnych zbierał nam się 1 łyk wody przez 3 godziny transpiracji. Możemy sobie powiedzieć, że przez 9 godzin skutecznej operacji słońca na takiej łące, w której jesteśmy, to wystarczy na 3 razy tyle, co tutaj widzicie, czyli na 3 łyki. Dlatego cóż, o tej technice wszystko. Przechodzimy do kolejnej, na następny przystanek. Zapraszam. Ok, kolejny przystanek, kolejna technika. Czyli pozyskiwanie wody ze zbiornika, z którego niekoniecznie byśmy chcieli pić wodę bezpośrednio. Tutaj przykładowo ja wiem, że w górę strumienia jest stajnia. Tam jest duże prawdopodobieństwo, że do tej rzeki spływają, teraz właśnie też były deszcze ostatnio, spływają odchody końskie i płyną sobie tą rzeczką, dlatego nie chciałbym na pewno z tego pić bezpośrednio. Technika, która nam pozwala nie budować filtra, co nam oszczędzi trochę czasu, ale czasami po prostu nie mamy też możliwości, bo nie mamy materiałów na budowę tego filtra. Polega na tym, żeby od granicy zbiornika, tak jakiś tam niecały metr, im dalej tym lepiej, ale im dalej tym głębiej trzeba kopać. Dlatego też trzeba kalkulować czas i energię, jaką sobie możemy to poświęcić. Ja wykopię sobie tutaj dołek, aż dokopię się do wody. Ci, co się bawili nad jeziorkami, nad rzeczkami i w piasku, kopali sobie dołki, to wiedzą, że w pewnym momencie zacznie woda ściekać do naszego dołka. Tak samo zrobimy i w tym przypadku, ta woda, która będzie do dołka ściekać, to będzie miała taką warstwę ziemi, przez którą się musi przesączyć, żeby dotarła do naszego dołka. Ok, jak widzicie już, tutaj, nie wiem, czy to jesteście w stanie zauważyć, ale z tej strony, gdzie saperką dotykam, już taki delikatny strumyczek wody gruntowej nam się zbiera. Ja sobie wykopię to jeszcze trochę głębiej, żeby można było tą wodę pozyskać trochę wygodniej. Muszę sobie tam takie jeziorko. I to jest woda, która właśnie przesącza się z rzeki przez naszą ziemię, pod skosem w dół i trafia do naszego dołka, właśnie tak jak teraz widzicie. Tą technikę wykonują też zwierzęta. Często jak zwrócicie na to uwagę, kiedy będziecie przy jakimś zbiorniku wodnym, gdzie są ślady zwierząt, to one często sobie kopią na własną rękę w ziemi,
takie zagłębienie, trochę kawałeczek, dosłownie 20 cm od wody, żeby im się tam woda zebrała i wtedy właśnie z tego dołka piją, aniżeli z głównego zbiornika. Zwierzęta mają taki po prostu instynkt, jak widać one też wolą wodę, która jest trochę przefiltrowana przez ziemię, niż taka z tymi wszystkimi mikroelementami i makroelementami ze zbiornika bezpośrednio. Okej, no Gypsy Whale jest już wykopany. Teraz pokażę Wam, jak z niego wygląda woda. Wygląda w ten sposób. Teraz pokażę Wam, jak wygląda woda z rzeczki. Wygląda w ten sposób. Teraz porównanie. I porównując te dwie próbki wody, jak widzimy wodę z rzeczki, to ona swój kolor zawdzięcza temu, tym mikroelementom, co w niej płyną, czyli bakteriom i innym metabolitom z tych bakterii lub też elementom, które z pól wody z rzeczki spływają. Ta woda swój kolor zawdzięcza po prostu ziemi, która w niej jeszcze pływa. Możemy przepuścić ją przez filtr surimalowy, którego poradnik mam nakręcony, macie link do mojego filmiku. Jeżeli filtru nie macie z czego zbudować, to wystarczy przefiltrować to przez skarpetę z piachem, przez na kilka razy złożoną szmatę. Ja zawsze lubię dywersyfikować i na przykład dwa sposoby na raz łączyć, wtedy po prostu jest bezpiecznie, wszystko jest w porządku. Tak więc okej, o Gypsy Whale, o tej technice, to wszystko. Tak naprawdę tutaj jeszcze mogę ją podsumować tyle, że kopiemy ją na mniej więcej tam 80 cm, niecały metr, zależy ile możemy kopać. Jeśli mamy kiepskie narzędzie, to możemy trochę bliżej, jeżeli mamy dobre narzędzie, możemy trochę dalej od wody. Kiedy nam się woda już zacznie filtrować, na przykład bardzo musimy już pić, to możemy ją przefiltrować bardzo szybko przez szmatę, potem ją, i potem pić, jeżeli musimy. Jeżeli możemy poczekać chwilę, to poczekajmy, nam woda się sklaruje, w środku będzie klarowna i wtedy po prostu wystarczy ją przygotować i pić, jeżeli mamy możliwość. A mówiąc ogólnie, mamy wodę w tym toku, która jest naprawdę dużo bezpieczniejsza do picia niż ta woda bezpośrednio ze strumyka. Po prostu nie ma w niej tych wszystkich elementów, które płyną z rzeką, z rzeczami, które spływają z pól, z łąk, z lasów do tej rzeczki. To wszystko jest filtrowane przez tą ziemię. Na pewno większość. To jest gruba warstwa ziemi i większość zostaje w tej ziemi. O tej technice już wszystko, a następną techniką będzie pozyskiwanie wody, kiedy strumienia nie ma, zbiornika nie ma, ale jest wilgotne błoto, z którego możemy wodę sobie wycisnąć, pozyskać. Zaraz do tego właśnie przejdziemy. Zapraszam. Okej, ostatni przystanek. Ostatnia technika w naszym filmiku. Będziemy pozyskiwać sobie wodę z błota, z którego normalnie wody nie ma czym podebrać. Albo są delikatne takie zbiorniki, że trzeba byłoby łyżką zbierać, albo w ogóle nie ma wody, ale widzimy, że błoto jest wilgotne. Potrzebujemy naczynia, które jest podobnych wymiarów jak puszka, duża puszka do piwa, półlitrowa, i którą da się podziurawić małymi dziurkami, co nie spowoduje jakby uszkodzenia takiego na tyle poważnego, że nam się całe naczynie rozpadło. Obcinamy ją jak najwyżej, czy tylko da. Ok, puszkę mamy już obciętą. Mamy taki jakby kubek metalowy. I teraz co robimy, to mniej więcej od tej wysokości do tej wysokości robimy dookoła puszki dziurki. Tego już nie zrobię na wizji, bo to by trochę potrwa. Przed tym, jak sporządzę już odpowiednie dziurki na naszej puszce do przesączania wody, pokażę Wam, o jaki typ terenu nam chodzi, z którego pozyskujemy wodę. Chodzi nam o takie właśnie błoto, jak tutaj pokazuję nożem. Takie miejsce, gdzie po prostu widać, że jak weźmiemy do ręki, to błoto jest wilgotne, może jak ścisnę, może coś poleci z niego, no właśnie. Tylko że użyjemy sobie techniki, która nam będzie za nas tą wodę wyciskała. Że nie będziemy musieli spędzać tutaj tyle czasu i nieefektywnie wyciskać niecałą ilość wody z błota, tylko zostawimy sobie puszkę, jeśli mamy, i po prostu będziemy czekali sobie, aż nasza woda będzie sama z tego błota skapywać do naszego pojemnika. Będziemy sobie tylko co jakiś czas ją pozyskiwać. Ok, jestem w trakcie robienia dziurek w naszej puszce, aby stworzyć naczynie do filtracji wody z błota. Jak widzicie, sobie tutaj pomogłem, znalazłem patyk, który tam trochę jest podobny średnicą do naszej puszki, sobie wsadziłem od środka, tak żeby po prostu nie było ryzyka, że nożem pojadę za głęboko i dziura będzie za duża, albo że coś zepsuje. I tak sobie właśnie dziurkuję, co centymetr, co półtora,
takie sobie robię dziurki, delikatne, nie za duże, ale też nie za małe. Takie jak teraz widzicie, że po prostu kropla się dawała radę przesączyć, no ale żeby jednak ograniczyć ziemię, piach i inne makroelementy. Teraz sobie zajrzycie do środka, jak to wygląda. Podziurkowane. Tutaj mniej więcej sobie zostawiłem już miejsce, żeby po prostu taki kubek się zrobił, że może spływać i nam już nie uciekać z tego woda. A na górze zrobiłem też taki mały odstęp, żebym miał też jakiś margines przy zakopywaniu tego, żeby po prostu było mi wygodnie zakopywać. Tu jeszcze raz pokazuję pod słońce, żeby już naprawdę było dobrze widać, jak te dziurki wyglądają. Tutaj jeszcze Wam obrócę i ogólny całokształt naczynia, jak wygląda, żebyście widzieli. No i takie naczynie zaraz wkopiemy sobie w to błoto i zobaczycie, jak to mniej więcej działa. Zapraszam. Ok, dopiero co wkupałem puszkę, nawet nie zdążyłem odpalić strójnoga, żeby Wam to wszystko pokazać. I widzicie, już woda nam się zaczyna zbierać. Delikatnie wykopałem w błocie dziurę, wsadziłem puszkę, zakopałem. Teraz trochę spowolniła, ale pewnie jak dla celów filmowych może jak ścisnę błoto. O, widzicie, co się dzieje przez dziurki, jak kapie. O, teraz. Jeszcze raz pościskam, żebyście to widzieli, jak to się odbywa. O, tutaj muszę popilnować, żeby jednak nie wchodziło do środka. To jest na potrzeby filmowe, normalnie bym tego nie ściskał, no ale żebyście widzieli, jeszcze trochę pościskam. No dobrze. Tak to właśnie działa. W sumie to już prawie uzbierałem tyle, co chciałem. Tak naprawdę to mogę tą puszkę już wyjąć. O. No i cóż, zobaczcie, co się dzieje. Ile wody się uzbierało. Teraz właśnie przechyliłem i nam przez dziurki ucieka. Uzbierałem aż za dużo, niż bym chciał. Za szybko się uzbierała przez to ściskanie. Jak widać, te błoto, które skorzystaliśmy z niego, było naprawdę bardzo dobre. Tutaj jeszcze raz Wam pokażę do środka, trochę wody stracę. Może przeleję ją przed obiektywem, żebyście widzieli może jej kolor. Mniej więcej tak wygląda. No oczywiście makroelementy są, gdybyśmy, podobnie jak w przypadku Gypsy Well, byśmy zostawili w tej puszce albo w jakimś pojemniku, żeby ta ziemia się odłożyła, wtedy byśmy mieli klarowne albo użyć filtra, albo szmaty, albo innego medium, przez które byśmy mogli to przepuścić, żeby to przefiltrować. No tak więc co, technika zadziałała szybciej niż zwykle i akurat to było to wyjątkowo dobre, jest do pozyskiwania wody. Ok, tak więc puszkę sadziłem sobie z powrotem. Niech sobie ścieka. Wy już wiecie dokładnie, jak to wygląda. Zachęcam do spróbowania samemu. Dlatego cóż, w takim razie, jak wszystkie techniki zostały już omówione, to przechodzimy do podsumowania filmiku. Zapraszam. Ok, przechodzimy do podsumowania filmiku. Omówiłem trzy techniki, począwszy od metody transpiracyjnej, przez metodę Gypsy Well, na metodzie pozyskiwania wody z błota za pomocą puszki skończywszy. Mam nadzieję, że ukazałem to w miarę przejrzyście. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Postaram się na te pytania odpowiedzieć. Jeżeli macie jakieś własne doświadczenia z używania tych technik, to podzielcie się nimi. Zapraszam także do obejrzenia pozostałych moich filmów. Tam traktuję też o innych technikach z innych dziedzin survivalu. O wodzie też mam jeszcze parę innych filmików, ale też nie tylko. Jeszcze mam o spalaniu ognia, o prowadzeniu ogniska, schronienie, jedzenie, pozyskiwanie żywności oraz techniki sygnalizacyjne i inne techniki. Zapraszam do oglądania, na pewno coś znajdziecie dla siebie. Odwiedźcie nasz fanpage na Facebooku, tam co jakiś czas udostępniamy ciekawostki survivalowe. Może też znajdziecie coś ciekawego, co Was zainteresuje. Odwiedźcie naszą stronę internetową www, na dole macie link. Oraz najważniejsze, zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach. Tutaj w lesie, pod okiem instruktora, będziecie mogli te wszystkie techniki przećwiczyć tak, że będziecie mieli pewność, że ćwiczycie je dobrze, że nauczycie się ich dobrze. Dzięki również za wsparcie, którego udzielacie mi na Patronite, na innych platformach wsparcia społecznościowych oraz przez zwykłe darowizny, ponieważ to naprawdę motywuje mnie do działania. Na pewno takich filmów będzie więcej. Postaram się też polepszać non-stop jakość tych filmów dla Was oraz dywersyfikować tematykę. Może dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli na następny film. Oczywiście na pewno to rozważę i postaram się taką technikę dla Was tutaj nakręcić i wykonać. Tak więc cóż, z Wami się żegnam. Widzimy się przy okazji kolejnego filmu z kolejną techniką survivalową. Trzymajcie się, cześć!